ten rok należy do Segi. Japońska korporacja zasypała nas wybornymi produkcjami, jak także tymi ciekawymi, ale niszowymi. Hawajska przygoda japońskich gangsterów, remake przełomowej gry o uczniach walczących z potworami, unikatowa strategia w klimatach fantasy, rozbudowany port wybornej gry z Nintendo Switch, czy słodziutka gra o małpkach zamkniętych w kulkach. Sega wzbogaciła dietę graczy o naprawdę fajne tytuły. Kilka z nich powalczy o miano gry roku. Teraz jeszcze Sega dowala do pieca, wydając jedną z najlepszych gier JRPG ostatnich lat, za którą odpowiadają twórcy Persony. Metaphor: Re:Fantasio to kolejna japońska perełka, która trafiła na rynek w tym roku. Metaphor: Re:Fantasio to nowy tytuł stworzony przez Studio Zero, czyli ekipę Atlus złożoną z twórców powiązanych z serią Persona. Wyczekiwana produkcja wydana została przez Sega i trafiła na konsole Xbox Series X, PlayStation 4 i 5, a także komputery osobiste. My graliśmy na Xbox Series X i cieszymy się, że konsola Microsoftu dostaje takie perełki JRPG jak Re:Fantasio. Zaczynamy! Akcja Metafory Fantasio rozgrywa się w fantastycznej krainie, gdzie żyją różne rasy stworzeń podobnych do ludzi. Delikatny balans i spokój zostaje zaburzony w momencie, gdy dochodzi do zamachu na króla, który pragnął pokoju i spokoju na świecie. Brutalny akt został dokonany przez generała chcącego wprowadzić nowy ład bez utopijnej wizji koegzystencji pomiędzy rasami. Lata wcześniej doszło do zamachu na księcia, przez co tron jest w zasięgu ręki przebrzydłego generała. Nasza postać jest przyjacielem księcia z dzieciństwa, który wie, że syn zmarłego monarchy jest ciągle żywy, lecz znajduje się pod wpływem okropnej klątwy. Wraz z sojusznikami chcemy pozbyć się okrutnego generała i uratować księcia. Nim nasza misja osiągnie sukces, dochodzi do niezwykłego zdarzenia. Magia, którą władał król, materializuje się i ogłasza specjalne wybory na następcę zamordowanego monarchy. Od tego momentu każdy ma szansę zdobyć władzę. Wystarczy uzyskać poparcie ludzi. Gra koncentruje się na naszej misji uratowania księcia i tych nietypowych wyborach, które wprowadzają formę demokracji do świata fantasy. Fabuła Metafory Fantasio jest całkiem oryginalna i pomysłowa. Mamy fajny klimat fantasy i wciągający świat ze skomplikowanym systemem socjalnym i politycznym. Do tego wewnątrz gry nasza rzeczywistość jest fikcją literacką, która motywuje bohaterów do walki o lepszy świat. Całość porusza sporo współczesnych tematów dotyczących kwestii rasowych, klasowych i tego, jak wyglądają relacje międzyludzkie. Jest także motyw wizji utopii i zderzenia pragnień i ambicji z rzeczywistością. Metafory Fantasio w oczywisty sposób porusza sporo politycznych i społecznych kwestii. Nie jest to jednak robione w niepopularny styl kazań i propagandy. Tytuł raczej stawia ciekawe pytania i zachęca do rozważania temat ideologii, polityki i manipulowania ludźmi do osiągania swoich celów. Obok tego mamy jeszcze masę elementów dziwnych, filozoficznych wstawek i zakręconych sytuacji. Bardzo łatwo wyczuć, że za ten tytuł odpowiadają ludzie, którzy tworzyli odsłony serii Shin Megami Tensei. Mamy tutaj sporo podobnych elementów, podanych w trochę inny sposób, dzięki nowemu settingowi. Całość wypada jednak bardzo dobrze i gra przykuwa uwagę już od pierwszych chwil i niezwykle klimatycznego otwarcia w stylu anime. Bohaterowie nie są nastolatkami, nie chodzą do szkoły, więc mamy do czynienia z czymś więcej niż Personą w nowej skórze. Do tego postacie borykają się z trochę innymi problemami niż we wcześniejszych grach. Jeśli chodzi o bohaterów, to są oni naprawdę świetnie napisani. Przynależą do różnych ras i borykają się z całkiem ciekawymi problemami. Mamy na przykład szlachcica, który stracił rodzinę i swoje miasteczko w ataku potworów i teraz próbuje pozbyć się bestii. Jest też rycerz, która miała za zadanie chronić księcia, jednak jej niepowodzenie sprawiło, że porzuciła powołanie i błąka się po świecie. Poza głównymi bohaterami jest też sporo ciekawych postaci drugoplanowych. Nawet główny zły gry, czyli morderca króla, ma okazję pokazać się jako całkiem ciekawa postać. Rozgrywka w Metafory Fantasio łączy w sobie elementy klasycznego japońskiego RPG z nowoczesnymi rozwiązaniami, a także szczyptą patentów z nowszych odsłon cyklu Persona. Gra jest czymś więcej niż tylko Personą 5 w świecie rodem z powieści fantasy i spokojnie stoi na własnych nogach. Całość można podzielić na dwie dosyć wyraźne części. Pierwszą są walki i eksploracja lochów. Drugą – przygody w świecie jako kandydat do korony. Sporo czasu spędzimy poza walką, zwiedzając fantastyczny świat, zyskując nowych towarzyszy i zdobywając wiedzę na temat problemów mieszkańców tej krainy.
Jeśli chodzi o moje ogólne wrażenia systemu walki, to wypadają one bardzo pozytywnie. Mamy do czynienia z czymś jedną nogą w klasycznych JRPG z turami, a drugą w grach nastawionych bardziej na akcję. Podobne rozwiązanie pojawiło się już w tytułach takich jak najnowsza odsłona cyklu The Legend of Heroes, czyli Trails Through Daybreak, które miało swoją zachodnią premierę kilka miesięcy temu. Po sukcesie Metafory Fantazio jest szansa, że więcej japońskich gier roleplaying pójdzie właśnie w tym kierunku. Pozbywanie się często bardzo nudnego grindu i straty czasu na potyczki zabierające tylko cenne chwile to krok w dobrą stronę. Wynika to z tego, że słabszych przeciwników możemy pokonywać natychmiastowo za pomocą przycisku ataku. Mamy do tego jeszcze unik pozwalający uciec przed atakami wroga. Dzięki temu pokonywanie lochów, gdy jest się na odpowiednio wysokim poziomie, przypomina prostą grę akcji. W przypadku silniejszych przeciwników atak w taki sposób pozwala na zdobycie przewagi i chwilowe oszołomienie bestii. Później aktywuje się bardziej tradycyjny turowy tryb walki. Wtedy mamy dostęp do podstawowego ataku, bloku, korzystania z umiejętności i przedmiotów. Jest też opcja specjalnych ataków zespołowych, o ile mamy w ekipie postacie ze współgrającymi ze sobą klasami. Duże znaczenie w potyczkach rozgrywa wykorzystywanie słabości wroga, tak by móc pominąć jego kolejkę i zdać więcej obrażeń. Trzeba jednak uważać, bo wróg może też wykorzystać słabości naszych postaci. Ułatwieniem potyczek jest opcja cofania wykonanych już tur. Jeśli popełnimy jakiś błąd, możemy cofnąć się w czasie i wybrać jakieś dogodniejsze dla nas akcje. Jest to całkiem ciekawa funkcja, która sprawia, że starcia nie muszą być aż tak trudne jak w przypadku Shin Megami Tensei, gdzie jeden błąd mógł oznaczać przegraną i potrzebę ponownego wczytania gry. Schemat rozgrywki jest tym, co najbardziej przypomina nowe persony. Mamy bowiem podobny podział zabawy na podstawie kalendarza. W określonych punktach dzieją się wydarzenia fabularne, które pchają nas w nowe regiony, do walk z bossami, czy po prostu pozwalają na poznanie nowych postaci. Wtedy rozgrywka jest raczej liniowa i musimy wykonać określone czynności. Jednak przez większość dni w grze mamy swobodę co do tego, co będziemy robić. Mamy system pór dnia, podczas których możemy wybrać z całego wachlarza opcji. Część z nich zabiera nam czas i prowadzi do przejścia do kolejnej pory dnia lub następnego dnia. Należy jednak pamiętać, że pewne misje musimy wykonać w określonym czasie. Jeśli tego nie zrobimy, to poboczne zadania przepadają. W przypadku niezaliczenia głównych celów na czas zazwyczaj czeka nas koniec gry. Podobnie było w Persona, gdzie mieliśmy określoną ilość dni na zaliczenie danego labiryntu. Takie rozwiązanie sprawdza się tutaj bardzo dobrze i pozwala rozłożyć zabawę, jak nam się podoba. Ja wolę pokonywać lochy za jednym razem i koncentrować się na pobocznych czynnościach czy budowaniu relacji z sojusznikami bez presji głównych misji. Można jednak robić wszystkiego po trochu, albo zostawić sobie główny cel na koniec, gdy będziemy już dopakowani dodatkowymi questami i bonusami za lepsze więzi z kompanami. Jeśli chodzi o dodatkowe atrakcje, to mamy różne poboczne questy, wyzwania i polowanie na stwory. Jest też opcja spędzania czasu z towarzyszami naszej misji. Wtedy lepiej poznajemy ich historię i budujemy więzi. Za to jesteśmy nagradzani bonusami do systemu klasowego gry. Możemy też poświęcić się rozwojowi naszych cech władcy, czy to za pomocą rozmów z wybranymi osobami, czy czynnościach takich jak czytanie lub gotowanie. Nie zabrakło też opcji wypadów do różnych lokacji, by powalczyć ze stworami, zbierać łupy i podbijać poziom naszych wojowników. System klasowy w Metaforii Fantazio to rozwinięcie i rozbudowa tarota z Persony ze szczyptą systemu, od którego wzięła się nazwa serii. Klasy nazywane są tutaj archetypami i odnoszą się do cech osobowości. Napotkani ludzie są powiązani z danym archetypem i przez rozwój relacji odblokowujemy kolejne wersje klas z gry. Dodatkowo każdy z archetypów ma poziomy, specjalne skille i powiązania z innymi archetypami. W pewnym momencie możemy łączyć ze sobą skille z różnych opanowanych przez nas archetypów i budować własną klasę według potrzeb. Rozwiązanie to sprawdza się bardzo dobrze i jest znacznie bardziej przystępną wersją systemu person czy demonów z Megami Tensei. Nie trzeba bawić się w składanie nowych stworków czy przeglądanie kilkudziesięciu ludków, by zdobyć odpowiedni czar. Lubię klasyczny system z Shin Megami Tensei, ale cieszę się, że tutaj twórcy poszli w innym kierunku, bo dzięki temu rozgrywka przebiega trochę inaczej i nie mamy nacisku na aspekt zbierania stworków niczym w cyklu Pokémon. Zamiast tego same klasy i ekwipunek zyskują na znaczeniu. Ciekawym aspektem przy omawianiu Metaforii Fantazio jest to, jak wiele zrobiono, by uczynić grę najbardziej przystępnym JRPG dostępnym na rynku. Wprowadzono całą masę mniejszych i większych rozwiązań, które sprawiają, że sporo z elementów rozgrywki nie będzie męczyć nowicjuszy. Od prostych rzeczy jak możliwość rozgrywania automatycznych bitew i mega wygodny system teleportacji.
do opcji pomijania starć ze słabszymi przeciwnikami i systemu cofania wykonanych tur podczas potyczek z wrogami. Element grindu został zminimalizowany dzięki masie uproszczeń. Jest nawet opcja sprawdzania, jakie były ustawienia bojowe innych graczy w danym momencie, czy jakie decyzje podejmowali w danych sytuacjach. Dzięki temu nawet ktoś nie będący zbytnio w temacie nie będzie totalnie zagubiony w systemach gry czy opcjach na spędzaniu czasu. Jednocześnie gra nadal zachowuje swoją tożsamość i ułatwienia nie sprawiają, że metafor i fantazja jest jakimś wybrakowanym JRPG. Udało się zachować delikatny balans, tak by nie spłycić gameplayu, ale dostarczyć coś o bardziej uniwersalnym zasięgu niż przeciętna japońska gra roleplaying. Metafor i fantazja, podobnie jak inne gry Atlus, nie powalają od strony technicznej. Mowa o raczej standardowym poziomie JRPG, czyli grafice, która nie ma startu do najdroższych produkcji AAA. Mamy tutaj raczej coś na przyzwoitym poziomie, bez wodotrysków. Nie jest to jednak wielki problem, bo styl i design skutecznie nadrabiają wszelkie braki w sferze wizualnej. Podobnie jak w przypadku Persona 5, mamy do czynienia z naprawdę klimatycznym i barwnym światem w stylistyce anime. Do tego menu i interfejsy klasuje konkurencję tym, jak wygląda. Nie ma chyba bardziej stylowej gry od metafory Fantazio. Do tego design świata robi robotę. To, jak wyglądają potwory, też jest mistrzostwem. Mamy naprawdę pomysłowe wykonanie stworów i bestie są niezwykle groteskowe i unikatowe. Dawno nie widziałem przeciwników, którzy tak bardzo robiliby na mnie wrażenie. Jedyne, co trochę nie do końca wyszło, to wygląd postaci, gdy są w trybie archetypu. Jest on mocno standardowy i każda z klas nie powala w tej kwestii. To bardziej takie standardowe pancerzyki w klimatach jakichś rycerzy czy robotów. Trochę szkoda, że nie dorównują one reszcie gry i są zbyt sztampowe, jak na ten tytuł. Jeśli chodzi o muzykę, to też jest bardzo dobrze. Soundtrack jest naprawdę klimatyczny i świetnie pasuje do tego tytułu. Utwory w trakcie walki mają tę epickość i kojarzą mi się trochę z jakimś śpiewem mnichów czy jakimiś dawnymi melodiami w tym rodzaju. Jest to coś zupełnie innego niż popowe brzmienia, które pamiętamy z Persony. Wychodzi to jednak grze na dobre, bo muzyka pasuje tutaj do klimatu gry. Voice acting też jest pierwsza klasa i mamy opcję japońskich lub angielskich głosów. Niestety fani polonizacji muszą obejść się smakiem, bo nie ma ani polskich głosów, ani napisów w rodzimym języku. Na koniec, na sam koniec dodam jeszcze trochę ogólnych wrażeń kogoś, kto bardzo lubi japońskie gry roleplaying. Metafory Fantazio oferuje praktycznie wszystko, za co kocham ten typ gier. Epicką przygodę z ciekawymi bohaterami, solidny system walki i dużo rzeczy do roboty. Siedziałem przy konsoli sporo czasu i nawet tego nie odczuwałem, bo tak byłem wciągnięty w przygodę bohaterów. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że to must have dla fanów gatunku i mimo tego, że w tym roku mamy wysyp świetnych JRPG, to akurat ten tytuł zasługuje na pierwszeństwo w kolejce na liście pozycji do ogrania. Metafory Fantazio to naprawdę wyborna gra, która jest kolejnym przykładem na to, że trwający od kilku lat powrót japońskich gier raczej prędko się nie skończy. Tytuł świetnie łączy klasykę JRPG z nowszymi patentami i udogodnieniami dla graczy. Na dodatek, podobnie jak w przypadku Persony, mowa o grze, która ma szansę trafić do większego grona graczy niż typowi miłośnicy RPGów. Produkcja całkiem skutecznie wychodzi ze swojej niszy i udowadnia, że Atlus zasługuje na wieczne miejsce w panteonie gatunku. O metaforii Fantazio będziemy jeszcze sporo słyszeć, choćby w trakcie debat na temat gry roku. I to już wszystko w tym materiale. Dajcie nam znać, czy graliście już w metaforii Fantazio, podzielcie się swoim komentarzem. Pamiętajcie o lajku, pamiętajcie o subskrypcji. Materiałów będzie coraz więcej. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.